FIFA 23. Aby kontynuować, wybierz trenera. Bilety na ten mecz wyprzedały się w okamgnieniu. Chyba wszyscy na trybunach szykują się dziś na ucztę. Wkrótce pierwszy gwizdek. Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Mają okazję, by teraz prowadzić. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Uwaga, najwyższa pora bram. I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ile może dać skuteczna gra z kontrataku? Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią. Nie trafi do siatki! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to! Doczekaliśmy się! Historia! Jeszcze niedawno wyglądali na chłopców do bicia! A teraz proszę, odgryzają się! Ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. A teraz będzie dobra okazja. Dalej jest groźnie. I gol! Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Powiedzmy jasno, że dziś... Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami premierka 2022 roku, czyli oczywiście FIFA 23. No i oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie na Discord Ligi World League of Players, no i oczywiście na wszystkie kanały społecznościowe związane właśnie z kanałem Dark Owen. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście pod filmikiem. No i zaczynamy. Słuchajcie, no mocno mnie wciągnęła oczywiście FIFA 22. No i oczywiście czekałem z utęsknieniem na właśnie premierę FIFA 23. No i dzisiaj specjalnie dla Was pierwszy odcineczek, można powiedzieć, premierka. Słuchajcie, no i oczywiście zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tak jak widzicie, jesteśmy w menu głównym. No oczywiście wygląd też troszeczkę zmieniony. Możemy sobie wybrać oczywiście nową karierkę. No i cóż, mamy oczywiście wirtualne kluby X Volta Football, no i tryby gry. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Tryby szybkiej gry, wirtualne kluby. No i oczywiście to, co najbardziej mnie obecnie interesuje, czyli oczywiście Ultimate Team. No w FIFA 22 naprawdę ciężko było nadążyć nad innymi zawodnikami. Niestety za późno, słuchajcie, kapnąłem się w ogóle, jak to działa, na czym to polega i tak naprawdę... Ciężko było dogonić tych, których oczywiście gdzieś tam spotykaliśmy po drodze. No i konfiguracja oczywiście tutaj za wiele się nie zmieniło. Ciekawa sytuacja, że oczywiście po wejściu możemy sobie zagrać z centrum treningowym. Słuchajcie, włączę na chwilę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Mamy centrum treningowe, możemy sobie włączyć, możemy oczywiście rozegrać klasyczny mecz. Tutaj oczywiście też nowy silnik Hyper Emotion. No naprawdę, słuchajcie, daje nieźle popalić i naprawdę wygląda to wszystko fantastycznie. Mam nadzieję, że Wasze wrażenia też będą podobne. Co ważne, no zmiana u mnie w podejściu, czyli EA Pro. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę, no z uwagi na to, że F1 i FIFA no wychodzą od EA, postanowiłem troszeczkę zmienić podejście tutaj, czyli EA Pro, no i dzięki temu
właśnie możemy dzisiaj dla Was tutaj prezentować FIFA 23. No i cóż, słuchajcie, żeby nie przedłużać, mam nadzieję, że w miarę wszystko, słuchajcie, opowiedziałem, ustawienia, profil, ustawienia sieciowe, czas grania, edytuj zespoły, składy, oczywiście możemy zobaczyć, jak to wygląda, stwórz zawodnika, no i oczywiście EA Music. No cóż, mamy też oczywiście możliwość grania damskimi zespołami. Oczywiście tutaj zachęcam wszystkich miłośników i wszystkie miłośniczki do właśnie tego tytułu. Fikować. Wybierz jeden z tych i ruszajmy na murawę. Dobra, no dziwo, nie mogę wybrać jakiegoś takiego. Także wybór, no 9 to nie jest oczywiście zbyt wiele. No naprawdę ciężki wybór. No to oczywiście za bardzo z Borussią mamy skojarzenia. Co tu wybrać? Słuchajcie, no naprawdę ciężko się zdecydować. Dobra, niech będzie to ILA Galaxy. Teraz przechodzimy do sedna sprawy. Rozgrywaj mecze, handluj na rynku transferowym i zbuduj zespół swoich marzeń. Dobra, zobaczymy oczywiście, jak to będzie działać. Witamy z powrotem, FIFA Ultimate Team. No cóż, podziękowali nam oczywiście za grę w FUT w ostatnim roku. No i cóż, zobaczmy, co tutaj będziemy mieć dalej. No oczywiście muszą być zasady. Aktualizacja sklepu. No i teraz najważniejsza sprawa, ale wydaje mi się, że to działać raczej nie będzie. Możemy to oczywiście sprawdzić, natomiast na razie mamy tylko tutaj opcję albo moje paczki, albo przeglądaj, albo FIFA Points, których no dostaliśmy tutaj też na start dosyć sporo, 1600 do wykorzystania. No i cóż, słuchajcie, no 4 paczki, jeszcze zobaczę, jeżeli wrócimy. Jeśli chcesz zagrać swoje pierwsze spotkanie, wybierz opcję graj. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co możesz robić dalej, wybierz opcję ucz się i ulepszaj, aby przystąpić do wykonywania zadań. Dobra, zobaczmy na razie, słuchajcie, to ucz się i ulepszaj. Zobaczmy w ogóle. W Ultimate Team znajdziesz wiele rzeczy do opanowania. Wybierz podstawy, aby rozpocząć naukę. Za każde zadanie dostajesz nagrodę, zatem koniecznie wykonaj je wszystkie. No dokładnie, tutaj nic więcej, słuchajcie, dodać nie muszę. Zresztą wszyscy, którzy no, w te tytuły naprawdę dużo grają, oczywiście dla nich to jest jasna sprawa. Dobra, centrala, czyli mamy wieści, zadania, transfery, wyzwania, budowania składu, oczywiście i sklep. Tutaj możemy grać, czyli momenty, to też jest fajna sprawa. Możemy podejmować wyzwania, zdobywać gwiazdki i odbierać dzięki temu wyjątkowe nagrody, także na pewno będziemy to sprawdzać, bo przyda nam się to oczywiście do rozwoju drużyny na poziomie Ultimate Team. No i cóż, Squad Battles, Division Rivals, Mistrzostwa FUT, mecze towarzyskie, draft jedynego gracza i draft online, to praktycznie można powiedzieć jest tak samo jak mieliśmy wcześniej. No i oczywiście nasz klub i tutaj ważna sprawa, zobaczmy, słuchajcie, czy my jesteśmy w stanie coś tutaj zrobić. Zmień nazwę klubu. Dobra, możemy to zrobić, słuchajcie. Dobrze, no tutaj poproszono mnie, słuchajcie, z ligi World League of Players, żeby oczywiście spróbować wpisać właśnie jakąś taką dłuższą nazwę. Zobaczymy w ogóle, czy taka opcja wchodzi w grę, ile tutaj mamy tak naprawdę do dyspozycji. No cóż, miejmy nadzieję, że cała nazwa nam się zmieści. Dobra, kapsloczek. Dobra, jeszcze słuchajcie, wszystkich klawiszy tak mocno nie ogarniam. No ale cóż, wszystkiego się człowiek uczy powoli. Dobra. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli macie ochotę, wpadajcie na Discorda World League of Players. Będzie niedługo organizowana liga FIFA. Także zachęcam oczywiście wszystkich, którzy ten tytuł uwielbiają. Można naprawdę pograć z różnymi osobami. Oczywiście też znajdziecie wyścigi F1, wyścigi w Dircie. Więc naprawdę bardzo dużo takich rzeczy. Minecraftik, Fortnite, więc oczywiście bardzo mocno zapraszam. No dobra, czyli kończy nam się, słuchajcie, na dosyć wczesnym poziomie, więc niestety całej nazwy nie wpiszemy.
No dobra, chyba zacząłem od tej złotej teraz. ...84, no powiedzmy. Dobra, teraz ta brązowa paczka, jeszcze srebrna. Też zrobiłem spory błąd, słuchajcie, w tej 22, że miałem naprawdę bardzo dużo zawodników, chyba 240 w klubie. No i w pewnym momencie wszystko sprzedałem, zamiast oczywiście wykonać wszystkie tutaj możliwości dotyczące budowania tego składu. Naprawdę jest to ciekawa sprawa. Dobra, bez szału jak widać, nikogo jakiegoś specjalnego nie mamy. Dobra, i teraz wrócimy sobie oczywiście do klubu. Na razie nic nie będziemy jeszcze tutaj kupować. Na razie zobaczymy, czy będziemy w stanie wykonać jakieś wyzwania dotyczące budowania składu oczywiście. Dobra, paczka dwóch piłkarzy. Zobaczmy, co my tu mamy. Pierwsza wymiana. Zaczynamy od początku. Dobra, jakość brązowy, więc chyba z tym nie będziemy mieć kłopotu, bo troszkę tych zawodników jest. Dobra. I to pierwsze wyzwanko. Tak, 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 bo będziemy oczywiście zmieniać. Mam nadzieję, że wszystko nam tam pójdzie jak trzeba, no ale na to oczywiście potrzeba czasu. No dobra, nic tutaj pewnie jakiegoś fajnego nie trafimy, ale zawsze coś. Środkowy obrońca. Też troszeczkę tych kart doszło. Dobra, wracamy dalej. Jedno mamy zrobione. Dobra, zgranie jednego kraju, zobaczmy. Bramkarz. No tutaj już mamy naprawdę spory wybór. Dobra, spróbujmy z Niemcami. Czy jakiś napastnik nam się trafił? Jest, jest, jest. Dobra. Piłkarze. No dobra, tylko nie możemy jeszcze tego odebrać. Dobra, tam chyba jeszcze był jeden w tym. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądać tutaj. No już naprawdę sporo, sporo tych zawodników. Dobra, ale nic nam się nie zmienia tutaj. Nie wiem dlaczego. Dobra, jeszcze zobaczmy dalej. Angel Di Maria. Ok. Dobra, czyli musimy ukończyć najpierw wprowadzenie tutaj oczywiście. Dobra, różne ligi, no tutaj akurat przesadziliśmy. No, jeszcze chyba mamy, słuchajcie, za mało jednak, żeby jeszcze coś tutaj wykonywać. No cóż, zobaczymy oczywiście, jak to będzie przebiegać dalej. Będziemy te paczki zbierać, no i miejmy nadzieję, słuchajcie, że już jak uzbieramy po prostu jakąś większą liczbę, no to wtedy bez żadnego problemu uporamy się tutaj z tymi składami. Dobra, jeszcze mamy kolejną paczkę do odbioru.
Zobaczmy, mieszane 6 karty, jedna rzadka. O, nic szczególnego. Dobra, no oczywiście moglibyśmy, słuchajcie, wykorzystać te FIFA pointsy, ale jednak zostawię to na razie. Dobra, no lecimy chyba, słuchajcie, w to, co graliśmy ostatnio, czyli zalecamy przejście do centrum treningowego. No my miejmy nadzieję, słuchajcie, że nie będziemy aż tak tego potrzebowali. Zaraz zobaczymy oczywiście, bo startujemy od początku, sezon pierwszy, no wiadomo, że tutaj nasze uczestnictwo jest od początku. No i teraz sobie oczywiście spróbujemy jakoś lepiej zbudować ten nasz składzik. Zobaczmy, bramkarz, którego mamy obecnie 88, więc tutaj szału nie ma. No, prawa obrona jest lepiej. Środkowy obrońca. Dobra, no na razie ten nasz składzik będzie taki, a nie inny, no ale cały czas, tak jak widzicie, no jesteśmy w stanie coś tutaj jednak pomieszać. Dobra, no tutaj ta prawa pomoc jest tragiczna i niestety nie mamy nikogo, żeby tutaj na razie wymienić. Dobra, no to musimy zostawić. Dobra, zobaczmy, środkowa pomoc. No dobra, jest tutaj ktoś do wymiany. Dobra, no i napastnicy. Ja jestem ciekawy, czy jednak coś tutaj zadziałamy. No mamy Mbappę, proszę bardzo, więc oczywiście no trudno, żebyśmy się zastanawiali dalej. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. 76 Francja, no tutaj nam zgranie troszeczkę poleci, ale możemy na Martiala sobie wymienić. No i teraz jeszcze, słuchajcie, zróbmy szybko zmiany oczywiście na ławce. Dobra, będę się starał, słuchajcie, nie zmieniać tych pozycji. Dobra, no tutaj najmocniejszy to jest ten na razie. Dobra, co to było za... Dobra, zobaczmy. Dobra, niech będzie. Środkowy obrońca. Nie no, jeszcze raz muszę to zobaczyć, ale nie, dobrze było, środkowy obrońca jest ok. Dobra, lecimy dalej. Dobra, no niektóre zmiany tak średnio oczywiście, no ale miejmy nadzieję, że z czasem to się zmieni, no ale oczywiście nie będziemy grali już tym brązowym składem, tylko od razu wysoko. Przynajmniej na to, co teraz nam tutaj pozwala bramkarz. No bramkarza, nie no, mamy jeszcze jednego, dobra, no to akurat możemy sobie wymienić. Jeszcze jeden bramkarz. Dobra, no chyba aż tylu bramkarzy to my nie będziemy potrzebować. Dobra, i nasz menadżer. No na razie go zostawimy, słuchajcie. No i jedyna dziura to jest tutaj po tej prawej stronie. Ale naprawdę za wiele tutaj na razie nie możemy zrobić. Trzeba trochę pozdobywać kasy i ewentualnie spróbować na rynku transferowym. Zobaczmy, bo mamy jakieś tam 300. Może się uda kogoś... Ajajaj, nie no, tragedia to jest jakaś. Prawa pomoc, zobaczmy. Stać nas na to, czy nie bardzo? Nie bardzo. Nie no, dobra, słuchajcie, musimy rozegrać jakiś meczyk, pozdobywać trochę, trochę kasy. Dobra, no to chyba czas zaczynać, słuchajcie, pierwsze spotkanie. Naprawdę zobaczycie, jak wygląda silnik. Wiem, że dzisiaj naprawdę na początek w tym pierwszym odcinku bardzo dużo poplaniny, no ale tak to właśnie wygląda.
Oczekiwanie na przeciwnika, zobaczmy od razu szybko. No i zobaczmy, jak ten skład tego przeciwnika będzie wyglądać. No, mam nadzieję, że tutaj od razu seteczki nie zobaczę, że tutaj naprawdę jednak będzie można trochę powalczyć. No, coś długo to idzie. Witamy Państwa, o, mamy dzisiaj szczęście. Nie pokazało do pogody, nam składów. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Dobra, zobaczcie na to, no naprawdę. Dzisiejszymi komentatorami piękna, piękna grafika. I Jacek Laskowski. Zupełnie inne ruchy, tak, naprawdę to świetnie dziś to wygląda. Sezon Division Rivals wreszcie się zaczyna. Przed nami pierwszy mecz. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Pierwszy mecz w rozgrywkach jest niezwykle ważny. Zwycięstwo może... Broni ten strzał, ale co dalej? Dobra, no i oczywiście coś, co bardzo denerwuje, czyli w momencie, kiedy coś tam nie wychodzi, no myślałem, słuchajcie, że EA coś z tym zrobi. Dobry byłby pomysł na to, żeby po prostu nie było takiej możliwości, że podczas rozgrywki na przykład ktoś może wyjść i rozpoczną i tak dalej, tylko ewentualnie będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, powinniśmy wtedy móc na przykład rozegrać to spotkanie do końca, żeby nie tracić punktów. I teraz uderza na luzie. Dobra. Teraz broni Donnarumma. Dobra, pokazują się takie ikonki oczywiście, na czym jesteśmy, czyli no tak zwana opcja crossplayowa. Dobra, no jacyś mali ci zawodnicy, tak jakby grałem w trening, to było lepiej. Nie mogę sobie troszeczkę z tym poradzić, zaraz zobaczymy, jak tam ustawienia graficzne. Asieri Jaramendi. Dzień dobry Państwu! Dzień przed dobry Państwu! Tomasz Smokowski, albo Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Dziś trafia nam się wyjątkowa gracka. Być może jesteśmy świadkami. A co tu się wydarzyło z dźwiękiem, słuchajcie? Rzeczywiście, już za moment, na naszych oczach zadebiutuje całkiem nowy klub, mają za sobą fazę przygotowań pierwszego składu. Dziś zaczyna się prawdziwy grecz. Jeśli marzą o osiągnięciu długi marsz, przed nimi długi marsz. Każdy z tych piłkarzy marzy o przybyciu całej drogi, marzy o przebyciu całej drogi na szczyt. Ale na razie jest ten pierwszy mecz, trenerka pewnie już myśli o kolejnych wzmocnieniach. No, nie mogę tracić. Zaraz niestety skończy się to stratą bramki. Stanął na linii strzału. Uwaga! Nie może tego zwerdować! Także jeszcze chyba jakieś błędy dźwięczne, słuchajcie. Mieliśmy normalnie podwójny dźwięk przez jakiś czas, więc no naprawdę jeszcze troszkę zostało tutaj do dopracowania. No dobra, i teraz spróbujmy to jakoś mądrze rozegrać. To debiutancki mecz Kyliana Mbappé w nowym zespole. Tacy napastnicy są rzadkością na rynku. No nie, to podanie było bez sensu. Go było prawdziwym majstersztykiem. Myślę, że z miejsca rozrusza formację ofensywną i stanie się fundamentem, na którym budować będą wszystkie akcje. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. No o, nie, to było za słabe. Zdecydowanie za słabe. Darwin Núñez. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Podanie i piłkę ma Mahrez. Czy wykorzysta tę okazję? Ajajaj, strata pierwszej bramki. No cóż, naprawdę, słuchajcie, te pierwsze meczyki no pewnie będą ciężkawe. Ja się muszę troszeczkę też zawsze rozgrzać tutaj. Hon-min Son. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. Nie no, świetne strata. Wyczucie. Akcja przerwana. Darwin Núñez. Niedokładne teraz podanie. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Oj, trochę przysnęła obrona. Groźna strata blisko własnej bramki.
Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom, ale wszyscy znamy stare porzekadło, że liczy się nie styl, lecz to, co w sieci. Może mieli dotąd piłkę rzadziej przy nodze, ale pojawiało się wtedy zagrożenie pod bramką rywali, a to znajduje przełożenie na korzystny dla nich wynik. Wróćmy na boisko, bo tu może być ciekawie. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać. No na razie te meczyki ciężkie, no ale niestety już przegrywamy. Aj, i to był błąd, oni zeszli we trzech, naprawdę. Ten mecz jest rozstrzygnięty, przegrywają tylko 0-1, ale nie mogą sobie pozwolić na tak kiepską grę pod bramką drużyny przeciwnej w drugiej połowie. Uwaga, wychodzi sam na sam. No, będzie druga brama. Podwyższają prowadzenie i zaczynają uciekać. Dobra, ale przynajmniej słuchajcie, ta nazwa klubu nam się nie ma jakiegoś tam mocnego składu. Aż tak, no ale oczywiście to jest dopiero, słuchajcie, początek tych rozgrywek. Mbappé. Dobra, no my mamy Mbappé, no przecież powinniśmy... Okazja, nie zepsuć tego. Ajajaj, no nie było bramki. No dobra, ale... Naprawdę mogliśmy ładnie tutaj pójść. Darwin Núñez. Dobra, czyli nie jest tak źle, no Mbappé, słuchajcie, z piłką wyjaśnia w pierwszym losowaniu. A było naprawdę groźnie. Anthony Martial dostaje piłkę. No dobra, wymuszony był trochę. Wymuszony troszeczkę. No zupełnie inne dośrodkowania. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Dogrywa w pole karne. Oj, trochę za nisko. Teraz dobra, udało się to piłki. Przejąć. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Pewnie to no nie, broni. To nie jest taki strzał, że na pewno nie obronią tego. Szkoda, szkoda tej straty. Dobra, no 2-0 przegrywamy, słuchajcie, po pierwszej połowie. No cóż. No ale przynajmniej nie 10-0. Więc miejmy nadzieję, słuchajcie, że z każdym meczykiem będzie tylko coraz lepiej. Proszę państwa, dobra, jeszcze po skończeniu tego meczu, ja zobaczę, bo wydaje mi się, że mieliśmy troszeczkę większych tych piłkarzy. Nie, no strata. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Dobra, no spróbujmy w końcu coś tutaj fajnego zrobić. Nie no, ale on jest tak wolny. Będziemy nie mogę, słuchajcie, nim przód z autu. W ogóle się przebić do przodu. Mbappé mamy mocnego, ale Jad reszta Mares. To jest na razie słabo. Będzie groźnie. Ależ nas zrobili teraz. Dobra, wybić to, wybić będzie. To. Strata. No niestety, te straty będą nas bolały, słuchajcie. Musimy nad tym mocno popracować. Martial. Błąd, stracona piłka. Podanie i piłkę ma Mares. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Jest szansa, uderza. Ajajaj. Dobra interwencja bramkarza. No dobra, ale przynajmniej już... O, dobra. Mogę już teraz podnieść trochę do góry. Karne, głęboko teraz. Interweniuje. Mogą no takie słabe było to dośrodkowanie. Anthony Martial dostaje piłkę. Dobrze, no, że to nie wpadło. No dobra, ale już zaczynamy strzelać, słuchajcie, więc... No nie, tak nie można. Mares. Dobra. Rywale przejmują piłkę. Nie, ten jest słaby, no naprawdę, słuchajcie. On praktycznie nie biega tutaj. Okazja, jak marzenie! Gratulacje dobra. Za tę interwencję.
doskonałe umiejętności bramkarskie. Dobra, ze zmianami podobnie, no i teraz niestety, ale te zmiany jeszcze w naszym wykonaniu, słuchajcie, dobre nie są. Uderza na bramkę. Udany blok, brawo. Lerma. Zagranie dochodzi do Mareza. No to było do przejęcia tak naprawdę. Dobra, i co? I znowu przerwa. No cóż, słuchajcie, widocznie trafiliśmy na jakiegoś zawodnika, który nie bardzo ma dużo cierpliwości. No ale cóż, słuchajcie, no nie ma tragedii. Nie wiem, dlaczego nie widzieliśmy na przykład składu, z jakim gramy, bo to akurat było ciekawe. Można było zawsze sobie to zobaczyć. Dobra, no już zmiany nie zdążymy teraz przeprowadzić. Ale zobaczcie nawet, jak jest detale takie wyrzeźbionej tej trawy. No naprawdę, pod tym kątem wygląda to bardzo dobrze. Anthony Martial. Przejęcie piłki. Ajajaj, no niestety. Rodrigo, prostopadłe zagranie teraz, będzie niebezpiecznie. Teraz pora strzelać. Memphis Depay. Aj, i 3-0 przegrywamy. Proszę Państwa, kolejny gol. A więc teraz prowadzą trzema bramkami. No niestety, słuchajcie, te straty jest już chyba bez szans. Są bardzo kosztowne. I mamy obecnie 3-0. No nie, no jak my tak będziemy tracić, słuchajcie, to jakaś masakra jest. Otanie i piłkę ma Mahrez. Otanie z powrotem do Riada Mahreza. Mahrez może i 4-0. Strzelać. Jest! No niestety. Bramka. Ale troszeczkę mocniejszy ten składzik niż nasz, to widać. I po tej bramce jest 4-0. No my niestety jednym zawodnikiem nie wygramy tutaj. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. Było tam przewinienie, ale o, jednak jeszcze sędzia zaliczony. Pozwala dalej grać. Depay ma teraz piłkę. Dobrze przechwycił, świetnie się teraz ustawił. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Nie, no to było zbyt czytelne zagranie. Rodrigo. Niecelnie teraz podaje. Martial. Mbappé. Skrzydło odkryte. Tędy teraz rusza akcja. Ależ masakra. Ale nic z tym podaniem. Tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Myślę, że trener gości będzie miał po tym spotkaniu dużo materiału do analizy i oberwie się sporej grupie piłkarzy. Przeciwnik roznosi ich w drzazgi, ale czego tu się spodziewać, gdy obrona jest dziurawa? No komentarz jakby nie patrzeć, słuchajcie, dostajemy ostry łomot. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Jak on tak szybko wrócił? Nie, no to jest coś nieprawdopodobnego. No nie, prosto pod nogi rywala. No jeszcze słuchajcie, jest naprawdę dużo tutaj do zrobienia. Strasznie tracimy dużo. Ajajaj. Nie no, masakra. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. No troszkę. I cóż, będą. Ale udało się, dobra. Od nowa. Już myślałem, że to będzie faul. Podanie i piłkę ma Mahrez. Memphis, fani krzyczą, by strzelał. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja i tyle. Zabrakło teraz Mbappé precyzji. Rywale przy piłce. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Nie przemyślał nie tego. No, nie, no naprawdę. Muszę, słuchajcie, popracować nad tymi podaniami, bo to jest tragedia. No już zaraz się niestety meczek zakończy. Jeszcze strata na koniec. No, coś słabi ci nasi zawodnicy. 4-0, przegrywamy, słuchajcie, pierwszy meczek. Ależ dostaliśmy łomot. Niestety, dziś zespół...
Dostaliśmy naprawdę tutaj porządny łomot, porządne lańsko. No cóż, no ale słuchajcie, zarabiamy jakąś tam kasę. No zdecydowanie słabo mamy tutaj po tej prawej stronie. No niestety, ten prawy pomocnik to jest nasza pięta Achillesowa i to widać było po tym spotkaniu. Ewidentnie w ogóle nie szło bokiem iść z tej prawej strony. Miejmy nadzieję, że no te 1002 jakoś wystarczy na to oczywiście, żeby wymienić tego zawodnika. To już jest, to już są jakieś pieniądze. Zobaczmy. Dobra, no chyba każdy będzie lepszy. Baku. Jeszcze raz. Nie no, z klubu to chyba raczej nie damy rady, bo nie mamy, dokładnie. Dobra, jak to widać było od razu, słuchajcie, taka różnica. 400, kup teraz. No, możemy zalicytować oczywiście. Zobaczmy, może nam się uda. Nie pokazuj tego więcej komunikatu, naprawdę można to wyłączyć. No, bieżąca oferta. No, my chyba daliśmy, prawda? 650, no i czekamy. Czekamy, słuchajcie, no miejmy nadzieję, że się uda. Także tutaj no przeskok będzie jakiś. Oczywiście, jeżeli zgarniemy Baku, no to wymiana tych 55 na 80, no to już będzie mały kroczek do przodu. No ale dobra, no nie jest, nie jest źle, słuchajcie, naprawdę w obronie fajnie się udało. Dobra, zobaczmy. Powinniśmy mieć dostęp do tego zawodnika. Tak jest. Dobra. No i dzięki temu, słuchajcie, będziemy mogli oczywiście tego prawego pomocnika wymienić. O, to jest ciekawe, dlaczego. Dlaczego nie mamy? Jeszcze raz, zobaczmy. Dziwna akcja, słuchajcie. Okej, okay. Nie mogłem wybrać tego, także ciekawa sytuacja. Dobra, zobaczmy jeszcze tak na... jak to wygląda. Dobra, troszeczkę zmienimy sobie ten składzik. Dobra, jeszcze tutaj. 83 ocena, więc naprawdę nie jest źle. Pełne zgranie 8 na 33. Dobra. No i cóż, zobaczymy, słuchajcie, jak nam pójdzie w następnym meczu. Dobra, wybieramy ten biały strój. On jest dla mnie akurat bardzo dobrze widoczny. Zresztą ten niebieski też taki bardziej rażący w oko, więc oczywiście no, nie sądzę, żeby w tym akurat już w tej wersji i w tym sezonie były takie kłopoty, które mieliśmy ostatnio. No i to jest, słuchajcie, ciekawa niespodzianka, że nie widać tych składów. No ja bym bardzo chciał zobaczyć, jaki skład ma oczywiście mój przeciwnik. Miejmy nadzieję, że już tutaj nie wystąpi kłopot z niczym. Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Nice. Pierwszy SC. Gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. A dobra, witaj, tutaj są składy, słuchajcie. Duet komentatorski. Tomasz Smokowski. Dobra, czyli po prostu warto poczekać troszeczkę. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. W powietrzu daje się wyczuć. Boże, jacyś my jesteśmy wolni. Napięcie czeka na... Uwolnił się spod krycia. Dobra, okazja. No na szczęście był faul, ale... Tu nie ma wątpliwości, było przewinienie. Normalnie się nie można było ruszyć, słuchajcie. O, niektórych mamy... Przerywamy grę. Sędzia. Dlaczego? Uznała, że był spalony. No gdzie był spalony, ludzie? Czy to dopiero było wyjście na pozycję? A gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem. Na bramce Kobel. Dalej w obronie Jesus Navas wystąpi razem z Ferlandem Mendy na bokach. Dimitri Payet oraz Ivan Rakitic zagrają na środku pomocy. Natomiast w ataku zobaczymy Musę Dembele współpracującego. No za łatwo, za łatwo. O, proszę bardzo. Nie, no to składy jakieś już i tak ciężkie są. Ciekawe, czy denerwował się przed tym debiutem. Masakra. Dzisiaj wszystkie oczy skierowane będą właśnie na niego. Środek pomocy trochę u nich ostatnio kulał, więc zdecydowali się sięgnąć do kieszeni. Jedenastka. Niemożliwe. Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym.
Mieliśmy faul w 16. Nie no, to było czyściutkie odebranie piłki. No dobra, widocznie ci nasi zawodnicy jeszcze nie są, słuchajcie, mocno. Może uznała, że to zagranie było niezamierzone. Tak czy inaczej, była zbrodnia, jest kara. No oni też mają dębele. Znaczy oni mają dębele. Przypadnie pierwsza bramka meczu. Zobaczmy. I piłka ląduje w bramce. Aj. Mogło się podobać. 1-0. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego. Dobra, i to jest, słuchajcie, naprawdę jedna z najlepszych rzeczy, jaką można tutaj zobaczyć. Powtóreczka właśnie w Hyper Motion. Coś pięknego, no Dembele. Była to kwestia może milimetrów. Świetnie odczytał intencję strzelca, dobrze się rzucił. No, nasza obrona, słuchajcie, nad tym trzeba będzie teraz popracować. Dobra, no ta lewa strona też nie jest taka jakaś ekstra. I tu faulu nie było, prawda? No tu już faulu nie było. Podanie przyjął Martial. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Kaka. Co teraz zrobi Martial? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. No, jak to nie wpadło wtedy? Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Cristiano Ronaldo. Dobrze teraz pod bramką rywali. Nie no, mają Ronaldo w składzie. Piłka zmierza teraz prosto w pole karne. Za łatwo nam wchodzą na te główki. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Dobry teraz atak na piłkę. Za Dembele. Wielka szansa. Ajajaj, ale nas przerzucił. 2-0. Zobaczmy. 2-1 chyba, z tego co pamiętam. Tak jest. Miejmy nadzieję, słuchajcie, że... no trochę lepiej pójdzie, aczkolwiek będą zmiany, ja się no tych zmian jeszcze boję, bo Państwa, drugą połowę jeszcze tego ławka meczu naprawdę nie jest silna. No ale mają w składzie Ronaldo, więc jakoś sromotnie, aż tak jak ostatnio nie przegrywamy, więc to też jest jakiś tam dobry rezultat. Oj, dobra, i teraz spokojnie. Teraz niepotrzebnie traci piłkę. No nie, odwróć się, no kurczę, blade. Szkoda tej straty. Payet. Ferran Mendy z piłką. Odebrał tę piłkę jak na treningu. Piłkę ma Kingsley Coman. Ale szatak teraz na piłkę. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Oj, za słabo, za słabo. Można było tutaj wycofać. Ronaldo. Ronaldo ma komu podać. Co zrobi? Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Martial. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Teraz musi! O, naprawdę, dobra obrona. No nie, kurczę, blade, no przecież to powinna być brama. Bukayo Saka. Chcieli utrzymać się przy piłce, bezskutecznie. Aj, i karny. Wolny z tej pozycji. No jak? Nie, no to ściema jest jakaś, przecież to karny normalnie. Czyli tym razem dobra, rzut wolny rozegrany. Trzeba na teraz wycofać. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Ale no nie, niestety, to przewidzieli to bez problemu. Masakra. Kingsley Coman. Dobra. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. No nie tu chciałem podać, no tam powinno być do bramki, ale jazda. Gra toczy się, mimo tego faulu.
Juka no, miejmy nadzieję, że karteczki nie będzie. Udana interwencja. Musa Dembele. No za łatwo. Podanie. Dembele. Za łatwo. Interwencja bramkarza. No nie, tak i znowu nie można strata. Podawać. No tak nie może być. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Dobrze wyszedł teraz, Jezus Maria. Nie ma bramki. Rakitic interweniuje, proszę bardzo. Są coraz wyżej z piłką, jak to rozegrają? Za łatwo tracimy te piłki jeszcze. Atak przerwany, dobra interwencja w destrukcji. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. No i co? I proszę, sędzia wskazuje teraz na wapno. A dobra. To oznacza szansę na wyrównanie wyniku. Mieliśmy faul w 16. Sędzia odgwizdała przewinienie, ale nie zdecydowała się na pokazanie kartki. O kurczę, jeszcze nie strzelałem tutaj. Może uznała, że to zagranie było niezamierzone. Tak czy inaczej, była zbrodnia, jest kara. To może być wyrównanie. Dobra, jest 2-2. Ląduje w bramce. Dobra, no to już słuchajcie, jest nieźle. Spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Popatrzmy raz jeszcze na. Dobra, jeszcze troszeczkę zmian. Nie w tę stronę. Piłka bez problemu wpada do bramki. Także no to jeszcze słuchajcie, jeżeli chodzi o skład, naprawdę daleka droga. Mamy tu dziś bardzo ciekawy mecz i statystyka posiadania tylko to potwierdza. Dużo akcji z obu stron, ciągła wymiana ciosów. Remis jest chyba bardzo sprawiedliwym wynikiem, chociaż ani kibice na trybunach, ani piłkarze, ani trenerzy raczej się remisem nie zadowolą. Dobra, sporo teraz zmian. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. No tak, no podaję gdzieś, nie wiem, do kogo. Niestety duży błąd. To gracze z naszego podstawowego składu. I chyba tutaj jest problem. Zobaczmy jeszcze. Dobra, no ale dalej słuchajcie, nie możemy. No nie bardzo nam to wychodzi na razie, słuchajcie, nie mogę dobrać. Dobra, lećmy dalej, zobaczmy. Pierwsza jedenastka, czyli dalej z tej pierwszej jedenastki. Dobra, no spróbujmy, może tak zrobimy. Dobra, zgrania to tu nie ma wcale. Dobra, i różne kluby. No, słuchajcie, nie mogę sobie poradzić z tym. Punkty zgrania, no to wiadomo. Dobra, zobaczmy, może mamy jakiegoś Hiszpana. No, nie bardzo.
Dobra, to nam wlazło, natomiast nie włazi nam te różne kluby. Dobra, czyli powinniśmy szukać tego samego klubu. Dobra, tu już jesteśmy bardziej w domu. Ale poszaleć to tutaj, powiem wam szczerze, za bardzo nie mamy jak. Dobra. Nie no, niestety, ale to jest jeszcze, słuchajcie, za mało. No nie ma szans, nie ma szans, żeby nam to wyszło. No nic, słuchajcie, no nie poddajemy się oczywiście. Zobaczmy standard. Dobra, są podstawy. Dobra, czyli najpierw tutaj byśmy musieli zacząć. Tak, czyli jak nie ukończymy tych podstaw, no to w ogóle można sobie pomarzyć o całej reszcie. Dobra, to nam się udało. Teraz zobaczmy tutaj. Dobra, czyli tutaj z pierwszej jedenastki, jak jest tutaj? Dokładnie trzech, pierwsza jedenastka. No nic, słuchajcie, to chyba w moim przypadku jeszcze będzie po prostu za wcześnie na to, żeby myśleć tutaj jeszcze o tym, żeby te składy budować. Dobra, jeszcze słuchajcie, jedną rzecz chciałem w dzisiejszym odcinku pokazać, jeżeli chodzi o te właśnie momenty, za które oczywiście zdobywamy gwiazdki. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, to jest ciekawe, czekajcie, bo może mi coś tutaj naciska na klawiaturę. Nie, no jest ok, to nie wiem, o co chodzi. Nie mogę przesunąć tego, a to jest zablokowane. Ciekawe, dlaczego tak jest. Od razu mi przesunęło na ten. No, wspomóc się myszką nie mogę, nie wiem, o co chodzi. Dobra, jakoś poszło. Dostrzeżenie przez AS Monaco. Popisz się w meczu treningowym oraz zyskaj uwagę i zainteresowanie klubów. Także mamy, słuchajcie, naprawdę tutaj ciekawe wyzwania. Zobaczmy, jak to wygląda. Przy okazji też oczywiście gramy swoimi tutaj zespołami, swoim zespołem, swoim klubem. Dobra, no zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. O co tutaj chodzi, ile nam to zajmie oczywiście. No i pamiętajcie, że dzięki właśnie tym wyzwaniom zdobywamy gwiazdki, a za gwiazdki oczywiście paczki. No a te paczki, jak widzicie, w moim przypadku są na dzień dzisiejszy mega potrzebne. Nie mamy nawet zawodników z różnych klubów. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Brama. I piłka w bramce. Po drodze odbiła się jeszcze od kogoś, zanim wpadła do siatki.
Dobra, tylko my musimy zdobyć gola jako Mbappé. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Mbappé teraz przy piłce. Mbappé, może być niebezpiecznie. Dobra. Bramka! Ale szybko jedno mamy. Wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Przełożenie nogi nad piłką. Dobra, to muszę, słuchajcie, się tutaj niestety udać i zobaczyć, jak to wygląda. Bo nie mam pojęcia. Strzał, finezyjny strzał. Dobra, to tutaj tego nie ma. W ataku. Ruch, zobaczmy, tutaj powinno być. Sztuczki. Dobra, no nic, zobaczymy te sztuczki, czy to nam się uda. Dwa do zera, gramy dalej. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Dobra, czyli nie zrobiliśmy tego przełożenia nogi nad piłką. Dobra, to jeszcze raz będziemy próbowali. Dobra, spróbujemy najpierw to strzelić. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Mbappé, będzie groźnie. Jest gol! Dobra, no bramę już mamy. No nie trzeba było długo czekać na otwarcie wyniku. No to mamy 1-0. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Mbappé teraz przy piłce. Mbappé, publiczność zachęca go do strzału. Oglądamy teraz Kyliana Mbappé w najlepszym możliwym wydaniu. No i zmiana posiadania piłki. Kylian Mbappé. Nam tutaj... Dobra, tylko nie wiem co mam robić. To też jest ciekawe. Wykonaj trzy podania. Mocne wejście, ale czyste. Zalicz asystę Mbappé. No dobra, to już trochę łatwiejsza sprawa. Błąd. Tracą piłkę. No dobra, podania to było łatwe. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Nie, no to tutaj, słuchajcie, to trzeba szybko zrobić. Przy pierwszym podejściu. Ma wsparcie, by to rozegrać.
out po tej udanej interwencji. Strata, przejmują piłkę rywale. Kylian Mbappé stale przy piłce, może być nie do zatrzymania. I teraz zmiana posiadania. Nie udało się, kolejny raz. Nie no, ale byliśmy blisko. Dobra, to próba jeszcze raz. Uwaga, okazja na remis. Zatrzymał to. Co za przytomność. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Szansa, będzie remis, gol! A kto to strzelił? Remis, a więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę no dobra, ale chyba ta asysta. Wiadomość dla samego widowiska. Po tym golu jest 1-1. I przy piłce Son. Nie udało się, słuchajcie, ale się nie poddaje, naprawdę, bo to akurat, mówię, powinno nam się udać zrobić. Zobaczymy oczywiście, które te wyzwania będą takie lekko trudniejsze. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Anthony Martial dostaje piłkę. Podanie do Kyliana Mbappé. Da im teraz remis. Niesamowite! No! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. No, nie udało się. No to trzeba, słuchajcie, zrobić praktycznie za pierwszym razem. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Son teraz z piłką. Podanie do Kyliana Mbappé. Piłka wybita spod nóg rywala. Rywal naciska, może zaliczyć stratę. Anthony Martial dostaje piłkę. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. No masakra, słuchajcie, nie mogę tego... Nie mogę tego wykonać. Mbappé teraz przy piłce. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Dobra ta interwencja. I przy piłce Son. Lecomte broni bez wysiłku. Martial. No, ale się męczymy cały czas. Zobaczcie, ile już prób. No więc naprawdę jest to coś fajnego. Jest to oczywiście w tej 23. Naprawdę fajna sprawa. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Mbappé, kibice chcą strzału. Powstrzymuje strzał. No, nie w ten sposób. No jakoś, słuchajcie, nie mogę. Nie wiem, tak to zawsze... się udawało. Kaka. Podanie do Martiala. Może teraz wyrównać. No gdybyśmy mieli tu strzelić bramki, to już oczywiście dawno byśmy to zrobili. Dobra, jest Mbappé. Odbiór jak z podręcznika, brawo.
Dobra, spróbujmy go szybko znaleźć. Podanie przyjął Martial. Podanie do Kyliana Mbappé. To może być wyrównanie. No jak to nie wpadło, ludzie. To jest niemożliwe. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Ależ jazda. Jan Vertonghen z piłką. Dajcie mi tego. Podanie do Sona. No i znowu. Niestety. Porażka. No dobra, spróbujmy jeszcze jedną próbę zrobić. Może teraz dobrze dograć do partnerów. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Z rzutu wolnego, krótko, do kolegi obok. Kaka. Ponownie Martial przy piłce. Zigo. No chyba nam się to nie uda. Sabanie. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Jeszcze nie możemy odebrać piłki. No niestety. Dobra, jeszcze raz, nie poddam się, słuchajcie. Bo to naprawdę jest do zrobienia. Podanie przyjął Martial. Spójrzmy, sam na sam. Dobra. Wreszcie. Wyrównująca bramka. No to teraz będzie się działo na boisku, jeśli pójdą za ciosem. Mamy. Dobra, wreszcie się, słuchajcie, udało to zrobić. No i zobaczmy. Dobra, gdzie to nas wywaliło? A, dobra, Division Rivals trzeba wejść, dobra. No i cóż, wracamy, słuchajcie, zobaczmy. Na razie po tym meczu wypożyczenie następujących piłkarzy dobiegnie końca. No dobra, mamy wypożyczonego bramkarza. Oczywiście tam zapas bramkarzy mamy, więc ja bym się tym akurat za bardzo nie przejmował. 10 bardzo takich serdecznie paczek. Witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami. I zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. No to oczywiście. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Mecz w ramach Division Rivals, czas zacząć. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Sędzia wskazuje po tym zagraniu na punkt oddalony od bramki o 11 metrów. O wow, to szybciutko mamy karnego. Na objęcie prowadzenia. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego. Dobra, wyciągnie celowanie, jakąś celowanie. Kartkę. Gdzie jest to celowanie? A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. No ja jeszcze, słuchajcie, nie ogarniam tutaj. Czy otworzy wynik spotkania? Dalej. Boże! Chyba piłka była. Dobra, no trzeba było to lepiej zrobić. Nie da się tego pudła inaczej wytłumaczyć. Szkoda tej zmarnowanej szansy. Karsdorp. Zaatakował i odebrał piłkę. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing albo to, jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skuteczność. A tej nie sposób odmówić temu zawodnikowi. Wystarczy mu pół okazji do strzelenia gola. Podanie do Zielińskiego. Teraz strzał z dystansu, ale koniec końców, strzał niezbyt groźny. Spokojnie łapie to bramkarz. Antony Martial. Kylian Mbappé. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Victor Osimhen. Piłka chodzi jak na treningu. Pełen spokój.
Nie, jednak nic z tego nie będzie. Z dużej chwili. No ale nie strata, no naprawdę nie możemy tak tracić tych. Zieliński przyjmuje piłek, piłkę. Bo to się skończy w końcu stratą bramki. Ogrywa piłkę w pole karne. Nie uląkł się tej presji. Opanował. Son. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Faul. Gwizdek. Ajajajaj. Sędzia nie ma wątpliwości. Dobra, ale bez żółtej kartki jest na szczęście. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem szkoda, mu się było blisko tego przejęcia. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Dobra. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. No, że z tego nie było gola, ludzie. Gosens ma piłkę. Osimhen. Bardzo ładne podanie górą. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. No już chyba tak bez pomysłu, nie było wiadomo co tu zrobić. Piotr Zieliński zawiązuje akcję swojej drużyny. Zaraz może być groźnie. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Martial. Doskonała piłka za obronę. Victor Osimhen. Kurczę, zgubiłem tą piłkę, no naprawdę ten kolor tej piłki, słuchajcie. Jeszcze z tymi czerwonymi tymi, no i przegrywamy niestety, a tam było naprawdę blisko do obronienia bez żadnego kłopotu. Goście całkowicie oddali posiadanie gospodarzom. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Hon-min Son. Robin dobra, Gosens. No ja muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, sędzia bo naprawdę mam wrażenie, grę. Że... Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać? Spróbujemy tutaj jeszcze jednych i ustawień. I teraz centra w szesnastkę. Pewna teraz interwencja w obronie. Dobra, ustawienia. Obraz. No ale to jest tylko jasność tak naprawdę. Aha, dobra, wywaliło nam jakąś kosmiczną rozdzielczość tutaj po prostu. Dobra, jeszcze się upewnijmy, czy to zostało zmienione. Dobra. No, nie wiem, czy jest sens ograniczenia aż klatek do 60, no ale dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Po tej centrze. Bardzo że faktycznie, obrączu, miałem rację, słuchajcie, że oni byli jacyś tacy atak. Mali. Mam nadzieję, że to w ogóle nie będzie miało przełożenia na to, jak my nagrywamy tutaj oczywiście ten filmik, bo on się nagrał w jakiejś hardkorowej rozdzielczości, aczkolwiek Mbappé. Program był dobrze ustawiony. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Ale ściekanka. I mamy stratę. Już niedługo koniec pierwszej połowy.
tej drugiej miejscowa drużyna musi się zdecydowanie bardziej postarać. Nie wiem, czy to kwestia zmęczenia, czy czegoś innego, ale przegrywają 0-1. Czy w drugiej połowie będą w stanie coś ugrać? To zależy chyba przede wszystkim od gry w ataku. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. No coś nie możemy sobie poradzić, słuchajcie. No cóż, no tak wygląda, słuchajcie, gra tym początkowym składem. Najważniejsze, słuchajcie, że jakoś naprawdę sromotnie nie dostajemy tylko ten pierwszy meczyk. No tutaj Stolczyk, piekło, słuchajcie, drużynka. No cóż, my mamy Vlog Players YouTube i to mi się podoba. Tak chciałem, żeby tak to wyglądało, słuchajcie. Reprezentacja, no miejmy nadzieję, że naprawdę z każdym spotkaniem będzie po prostu tylko coraz to lepiej. Z każdym meczem zagranym i rozegranym, oczywiście tutaj FIFA 23. No i oczywiście postaram się, żeby tych odcineczków naprawdę było sporo, żebyście mogli zobaczyć w tym roku, jak ta cała ścieżka wygląda, bo naprawdę jest co robić w tym tytule. Zachęcam oczywiście, bo naprawdę myślę, że każdy powinien ten tytuł posiadać w swojej bibliotece, bo naprawdę jest warto. No i sama fizyka gry, słuchajcie, naprawdę jest diametralnie różna i bardzo, bardzo obie rozwojowa. Zamienimy się już stronami i robi to teraz oczywiście większe wyzwania w obronie, szczególnie dla mnie oczywiście na początek. Jeszcze próbuję się w tej obronie odnaleźć. Wychodzi. Ależ nas minął. Nie ma! Piłka w boisku! Gramy! Wybijcie mi to! Wybijcie to! Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Zieliński! Świetnie! Znów zblokowany. Ależ to strzał. Był fart, słuchajcie, przecież to normalnie, no, brama by była jak nic. Dalsza część meczu inaczej by wyglądała. Dwukrotnie powiększyliby przewagę. Minimalnie się pomylił. Piłka się odbiła i rezultat ciągle niepewny. Ale wygląda na to, że chcą próbować do skutku. Spokojna teraz interwencja. Dobra, no bez przydałoby się, żebyśmy tutaj my radzi. Tutaj jakąś brameczkę strzelili w końcu. Kylian Mbappé. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Świetna interwencja. Aj, bez znowu pomysłu, bez pomysłu to było. Tammy Abraham. Dobra, na szczęście odczytałem dobrze ten zamiar. Już by było 2-0. Skoordynowany pressing to zawsze szansa na odbiór piłki. No jeszcze z tymi Piotr wyjściami Zieliński. Mamy naprawdę spore kłopoty. Nie kombinuje, wrzuca. Niebezpieczeństwo zażegnane. Świetna interwencja. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Tyle, że z tego niewiele wynika, bo wynik zrobiło się teraz groźnie. Traci piłkę po tym doskoku. Piotr Zieliński. Rick Karsdorp. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej centrum. Uwaga, może być groźnie. Ale bramkarz nie musiał się specjalnie wysilać, by uchronić zespół przed stratą bramki. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Podanie przyjął Martial. Dobrze zablokowany strzał. Rzut rożny. Może dać im wyrównanie. Dobra, zmienimy sobie troszeczkę. Zobaczymy. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Wyjaśnił, no, powiem wam sytuację szczerze, po tym rzucie rożnym. Te nowe dośrodkowania jeszcze dla mnie są troszeczkę wyzwaniem. Zbyt łatwo oddana piłka. Tammy Abraham. Było blisko przejęcia. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. To może być gol! Kurczę, blade, 2-0. Proszę Państwa! No to 2-0. Teraz uspokoić ten mecz. Prowadzą różnicą dwóch goli. 2-0. Gramy dalej. Niezgodne z przepisami to zagranie.
odgwizdany rzut wolny. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą dobra, krew. Dobra, naprawdę, słuchajcie, nieźle to wygląda. Son teraz z piłką. Mbappé z piłką. To nie było trudne. Broni no Ramos. Nie. Brakowało tego wejścia w pole karne. Abraham. Ale podanie nie trafia do adresata. Nie no, za łatwo tracimy tą piłkę. Nad tym trzeba będzie jeszcze popracować. Abraham. Robin Gosens. Dobra interwencja. Czy będzie z tego bramka? Ależ wow. Wyciągnął się teraz Donnarumma. Troszkę fartownie obronione. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Zupełnie nieudane dośrodkowanie z rogu. Nikt nie miał prawa sięgnąć piłki. Naprawdę, słuchajcie, ten kolor piłki mi troszeczkę przeszkadza. Udane wejście, akcja przerwana. Cóż za interwencja no, teraz to była masakra. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Ponownie wznowią z rogu boiska. Narobił zamieszania tym wybiciem. Rykoszet i tylko rzut rożny, ale wciąż atakują. Wrzuca w okolice 11 metra. I już nic z tego rożnego nie będzie. I za chwilę powtórka z rozrywki. Rzut rożny. Czy da radę? Jest pod presją. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Muszą to jak najszybciej teraz wybić. Hon-min Son. Weszliśmy w ostatnią fazę meczu, ale chyba nie mamy co spodziewać się jakichś specjalnych emocji. Miejscowa drużyna kompletnie dzisiaj zawiodła. Ciężko będzie w tak krótkim czasie odrobić dwie bramki, żeby chociaż pomyśleć o remisie. Niemrawymi atakami nie przebiją się przez dobrze zorganizowaną obronę. Nie no, ocena faktyczna. Niemrawe ataki. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Oj, proszę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Udało się utrzymać piłkę w boisku. Popatrzmy. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Ale nic z no tego. No nie mogę się coś, słuchajcie, przebić teraz. Teraz zagrożenie. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. O nie. Co tu się stało? Strata. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. No nie mogę się przebić, słuchajcie. Znajduje tam Kyliana Mbappé. I do Havertza. Masakra. Teraz dobrze, ma miejsce. Ajajaj. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Zobaczmy. W pole karne, głęboko teraz. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. No i niestety, przegrany meczek. 2-0. No ale i tak naprawdę, słuchajcie, jest nieźle. Jestem i tak zadowolony, słuchajcie, bo naprawdę... Doskonała piłka. Tylko jakoś mówię, no nie udawało się teraz przebijać w stronę bramki. Szkoda. Mocno tam pilnowany Mbappé. No i zobaczmy, słuchajcie... Mówię, tutaj na szczęście nam nie zjeżdża, 4 tylko dostaliśmy punkciki, no ale już od razu zbieramy, więc miejmy nadzieję, że
w jak najszybszym czasie zdobędziemy te wymagane pońcy tutaj. Dobra, no i mamy 3000. Dobra, tutaj mamy kontrakt do ogarnięcia. I niestety, ale nikogo tutaj nie mamy. Dobra, to chyba zrobimy tak, bo mamy tego bramkarza. On chyba też nie jest taki najgorszy wcale. I tego wymienimy na... Nie no, chwila, to miał być bramkarz. Dobra. Teraz zobaczmy... Dobra, no o dziwo nie możemy, a to jest ciekawe. Zaraz zobaczę, o co tutaj chodzi, bo normalnie przecież powinniśmy mieć taką opcję. I co, nie mamy tych kontrakcików. Dobra, no i ciekawy jestem dlaczego. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Dobra, ale to nam nic nie daje tak naprawdę. Dobra, no to zobaczmy kogo tutaj ewentualnie możemy zastąpić. No, słabo to wygląda. Lewa pomoc. Mamy kogoś tutaj? Nie mamy. Dobra, no to spróbujmy kupić w takim razie. Dobra, 5000. Dobra, zobaczmy na licytację. Może się uda. Hazarda, czyli Son wymieniony na Hazarda. No miejmy nadzieję, że oczywiście nam to jakieś tutaj zmiany przyniesie. Natomiast nie wiem, dlaczego nie mogę na razie mieć tych opcji takich kontraktacji. No nic, zobaczymy jak to później będzie wyglądało. Oczywiście możemy chyba wrócić sobie do sklepu. Zaraz zobaczę, bo przecież powinniśmy mieć opcję z tymi kontraktami. Dobra, to już powinno nam właśnie wyjść teraz. Dobra. Dobra, jeszcze spróbujemy się na chwilę, bo nie mam pojęcia, słuchajcie, ale przecież powinniśmy mieć tutaj opcje kontraktacji. Aż tak nie wierzę, że to się zmieniło. No tutaj mamy na przykład, tak, kontrakty menadżera plus 8, a już tutaj tych zawodników, co mieliśmy przed momentem, nie mogliśmy tutaj ogarnąć. No
Dobra, to może tych po prostu wypożyczonych nie bardzo idzie. Szkoda. No dobra, czyli niestety, słuchajcie, no będziemy mieć troszeczkę kłopot, jeżeli nam zabiorą tych zawodników, to już w ogóle nie będziemy mieli kim strzelać. No dobra, słuchajcie, no pierwszy odcineczek dobiegł końca, naprawdę 2 godzinki praktycznie wyskakuje mi tutaj, że trwa ta nasza dzisiejsza przygoda z FIFA 23. Mam nadzieję, że wam się podobało, oczywiście zapraszam, zachęcam do odwiedzin ligi World League of Players, słuchajcie, zapraszam również na mój kanał Dark Owen, no i oczywiście widzimy się w kolejnym odcineczku z FIFA 23 Ultimate Team na moim kanale, może jakieś wyzwania, no oczywiście karierkę też w FIFA będziemy zaczynali, ale na razie skupiamy się maksymalnie na tym, żeby oczywiście jakoś tutaj wyprowadzić na nasz zespół w Ultimate Team. Także słuchajcie, dzięki bardzo dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!